Czekaj, spokojnie. Jak się czujesz? Jest okej, ale trochę słabo. Zaraz wezmę cię do higienistki, tylko wcześniej wyjaśnij mi, co tu się wydarzyło. No tak mówię, ci dwaj się na mnie rzucili. Poczekaj, spokojnie, daj koledze powiedzieć, dobrze? Jeden z nich mnie popchnął na kratkę, no i walnął się w głowę. No to teraz słucham, panowie. No to naprawdę nie nasza wina. No szliśmy sobie tutaj szatnią, no i nagle on nas zaatakował. Znaczy konkretnie to mnie. No a Borys mnie tylko bronił przed nim. No panie dyrektorze, idę tutaj, widzę, że bije mi kolegę, no to co miałem zrobić? Zaraz, moment, no to szliście we dwójkę czy byłeś sam? No sam przecież. On mnie zaatakował, więc sam szedłem. Nieprawda. Możecie stąd wyjść, nie róbcie zgromadzenia, dobrze? Czy ktoś mi powie, co tu się naprawdę wydarzyło? Mówimy prawdę i tylko prawdę. Kolega ma rozbitą głowę. Sam sobie raczej tego nie zrobił. Ktoś mu pomógł, wy? Nie, my. Nie my, proszę pana. Nic nie mamy z tym wspólnego. I czemu tylko i wyłącznie odpowiadam? Jeszcze on tutaj jest. No. Co, zamknij się! Co zamknij się? Dobrze, sam nas wtórmałeś. Moment, chwileczkę. Artur, to może ty nam powiesz, co tu się wydarzyło. Czy ktoś mi wreszcie powie prawdę? Prawda była taka, że dał nam stówę... Zamknij się, kretynie! Co zamknij się? Prawda była taka, dał nam stówę za to, że mieliśmy go pobić. Potem mieliśmy panu powiedzieć, że to on nas zaatakował, bo jakiś ma problem, nie wiem, o co mu chodzi, ale ja nie będę opowiadał tylko i wyłącznie za siebie, bo to jest jego wina. No, sam nam mówił, że jakaś laska mu się podoba, ale jej podoba się Maciek, więc mamy go załatwić, żeby on zyskał na tym. Chodzi o Gosię? Ona zasługuje na kogoś lepszego niż ty. Co, i ty niby jesteś lepszy ode mnie? Bal się! Proszę, spokój, Artur, wystarczy. Chodź do higienistki, opatrzy ci głowę. A wy w trójkę pod mój gabinet. Jeszcze z wami nie skończyłem, czekajcie. Kolega też czeka. Nie przeginaj, powiedziałem. Dobrze. Gosia nie ma pojęcia, że Artur nasłał na Maćka uczniów, którzy go zaatakowali. Maciek, co ci się stało? No trochę oberwałem, ale zaraz jadę do szpitala właśnie. Ale kto ci to zrobił? No Artur, znaczy on wybrał takich dwóch typów, że mnie napadli, no i chciał mnie w to wrobić, żeby nie chciała się ze mną spotkać. Artur Łądka? No tak, chyba tak. No i z tego, co zrozumiałem, no to strasznie mu się spodobałaś, no i najwidoczniej nie mógł tego przeżyć, że chce się ze mną spotkać. Znaczy chciałaś przed tą całą akcję z filmikiem. Ej, bo ja mam coś powiedzieć, jakby przyznać się, że to Artur wysłał mi ten filmik, kazał ci pokazać. Ale jak to przecież mówiłaś, że masz go od koleżanki? No tak mówiłam, bo obiecałam mu i błagał mnie, żebym powiedziała, że to koleżanka, a nie on, dlatego, że wiedział, że odkryjesz jego intrygę. Co za głąb, jak go spotkam, to nie ręczę za siebie. Gosia, ja cały czas mówiłem prawdę, no i już, ja już nie jestem taki agresywny jak kiedyś. Kompletnie jestem inną osobą. To może chciałabyś pójść się na te gofry? No, pewnie. Artur, ty kretynie, jak mogłeś coś takiego zrobić? Wiesz co, i wcale tego nie żałuję. Maciek to kretyn, nie powinna się z nim w ogóle zadawać. Sam jesteś kretynem i wiesz co, nie zbliżaj się do mnie, rozumiesz? Jesteś najgorszą osobą, jaką znam. I od Maćka też się odszedł, tak? No. Nieźle mu pojechałaś. To co, gofry? No pewnie. Dobrze, że wszystko się wyjaśniło. Dokładnie.